Na rynku technologii cały czas pojawiają się nowe rozwiązania, ale zazwyczaj kojarzą nam się one ze smartfonami czy innymi inteligentnymi gadżetami. A co z technologiami w kuchni czy w łazience? Przygotujcie się, bo dziś pokażę Wam rzeczy, których nie spodziewacie się w sprzętach domowych. Oglądajcie najnowszy film na kanale Technostrefa. Musicie wiedzieć, że partnerem tego filmu jest sklep RTV Euro AGD, w którego ofercie znajdziecie wiele urządzeń AGD różnych marek. Szczegóły oferty poznacie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Link w opisie. Większość z nas robi pranie, ale czy coś w tak wydawałoby się prozaicznym procesie można by jeszcze usprawnić? Na przestrzeni lat zmieniały się nie tylko tkaniny, które pierzemy, ale i sposób pracy pralki, a także detergenty. Od ery proszków, przez płyny do prania, aż po kapsułki. Te ostatnie stały się popularne stosunkowo niedawno i nikt nie pomyślał o tym, że pralki projektowane przed erą kapsułek nie są do nich dostosowane. Dlatego też na przykład w tej pralce Electrolux zastosowano szufladę na detergenty o nazwie Universal Dose. Oznacza to, że pralka pierze skutecznie niezależnie od wykorzystanego detergentu. Szuflada dostosowana do kapsułek sprawia, że rozpuszczają się one nawet 60% szybciej w porównaniu, kiedy wrzucilibyśmy ją bezpośrednio do bębna. Dzięki temu rozwiązaniu pranie z wykorzystaniem kapsułek jest skuteczne, nawet w przypadku bardzo krótkich programów oraz prania w niskiej temperaturze. Inną ciekawą technologią jest Steam Care. Zmniejsza ona ilość zagnieceń ubrań nawet o 1/3 dzięki dodaniu pary na koniec prania. Ale to nie jedyne jej zastosowanie. Para dezynfekuje ubrania z bakterii i alergenów, a także pozwala na odświeżanie ubrań, jeśli nie wymagają one pełnego cyklu prania. Usunie z rzeczy nieprzyjemne zapachy, np. jedzenia, dymu czy potu, i to przy wykorzystaniu niewielkiej ilości wody. Ta funkcja nazywa się Fresh Scent i dodatkowo pozwala zaoszczędzić nawet 40 litrów wody w jednym cyklu. Odświeżanie zamiast prania sprawia, że ubrania dłużej zachowują swój oryginalny wygląd. Pralka dba o to również w trakcie konwencjonalnego prania, ponieważ dostosowuje parametry prania do tego, ile ubrań jest w bębnie. Starsze pralki zazwyczaj piorą dokładnie tak samo, niezależnie czy w bębnie znajdują się dwie koszulki, czy 6 kg załadunku. No dobrze, przyznajcie się teraz w komentarzu, czy wiedzieliście o tym, że wrzucanie kapsułek bezpośrednio do bębna pralki może spowodować, że pranie będzie nieefektywne? Bo ja jeszcze do niedawna tego nie wiedziałem. Skoro rzeczy są już wyprane, to teraz trzeba je wysuszyć i wcale nie mówię tutaj o wieszaniu ubrań. Nowoczesne suszarki są szybkie i wcale nie zużywają dużo energii. To wszystko dzięki zastosowaniu silnika inwerterowego i pompy ciepła. Silnik ProSmart zastosowany w tym modelu nie ma szczotek węglowych, które najczęściej psuły się w tego typu urządzeniach, a na dodatek jest też bardziej energooszczędny i, co ważne, cichszy. Firma Beko gwarantuje, że ich sprzęty dzięki technologii Eco Gentle będą delikatnie traktować tkaniny, więc nie grozi im odbarwianie czy blaknięcie kolorów. Pomoże w tym także filigranowa praca bębna AquaWave, którego falowy ruch gwarantuje subtelne przemieszczanie tkanin, bez ryzyka ich rozciągania i uszkodzenia. W nowoczesnych suszarkach nie trzeba również ustawiać czasu i temperatury suszenia, bo czujnik FlexiSense dostosuje czas suszenia do wybranego programu, objętości i wilgotności wsadu. A żeby było jeszcze ciekawiej, to takie suszarki mogą pracować nawet w nocy. W specjalnym nocnym programie oferują niski poziom głośności. O tym, jak para działa w pralce, już mówiłem, ale co powiecie na piekarnik z parą? Funkcja Steam Plus w piekarniku Whirlpool ma na celu uwydatnienie aromatu potraw dzięki możliwości gotowania na parze. Para sprawia, że dania mogą być nie tylko smaczniejsze, ale także bogatsze w składniki odżywcze i po prostu zdrowsze. Największą wadą konwencjonalnych piekarników jest to, że można w nich przyrządzać tylko jedną potrawę naraz. Jednak w tym modelu zastosowano rozwiązanie o nazwie Cook 3. Pozwala ono na pieczenie i kontrolowanie jednocześnie trzech dań i to bez obaw o pomieszanie smaków i zapachów. Dzięki temu oszczędzacie czas i energię, a jeśli lubicie piec, to ta opcja dosłownie zrewolucjonizuje Waszą kuchnię. A jeśli Was, tak jak mnie, od piekarnika odrzuca potrzeba jego czyszczenia, to musicie poznać pirolizę.
Czyszczenie pirolityczne polega na rozgrzaniu piekarnika do bardzo wysokiej temperatury, która spala resztki jedzenia na łatwy do sprzątania pył. Ale skoro w piekarniku jest również para wodna, to i ją można wykorzystać. Para sprawia, że brud łatwo odrywa się od ścianek piekarnika i tym samym ułatwia jego czyszczenie. Czy płyta indukcyjna to tylko prosta funkcja grzania? Otóż nie. Chodzi mi tutaj dokładnie o technologię szósty zmysł. Ale co kryje się pod tą enigmatyczną nazwą? Pozwala ona wybrać jedno z czterech ustawień. Utrzymanie ciepła, wrzenie, roztapianie lub gotowanie na wolnym ogniu. To użytkownik decyduje, z której opcji chce skorzystać, a płyta sama ustawia idealną moc gotowania. Indukcje kiedyś miały problem z dużymi naczyniami. Teraz na szczęście się to zmienia. To wszystko dzięki możliwości połączenia dwóch pól grzewczych w jedno większe. Jeśli na płycie znajdzie się naczynie, które pokryje powierzchnię pomiędzy dwoma polami, to urządzenie samo zacznie podgrzewać naczynie z obu stron. A na koniec sprzedam Wam jeden lifehack. Jeśli macie na swojej płycie indukcyjnej pole grzewcze z funkcją booster, to nie bójcie się z niego korzystać. Na tej płycie są aż cztery takie pola, a dzięki nim można zaoszczędzić naprawdę dużo czasu, ale i energii, bo podtrzymywanie temperatury wrzenia jest dużo łatwiejsze niż ponowne zagotowanie. A po jedzeniu trzeba pozmywać. Na szczęście w XXI wieku nie będziemy robić tego ręcznie. Teraz pewnie zapytacie, ale czym może zaskoczyć zmywarka? Już tłumaczę. W tym modelu zmywarki Bosch zastosowano funkcję Extra Dry, która sprawia, że naczynia będą idealnie suche nawet przy zwiększonym załadunku. Faza suszenia jest wydłużona o około 15 minut, dzięki czemu po otwarciu zmywarki nie zastaniecie mokrych naczyń. Czy zmywarka zużywa więcej wody w porównaniu do zmywania ręcznego? To oczywiście mit, szczególnie z technologią Active Water, zapewniającą maksymalną wydajność przy jednoczesnym niskim zużyciu wody i doskonałych rezultatach płukania. Ale co właściwie kryje się pod tą nazwą? Jest to system ukierunkowanego rozprowadzania wody, optymalizacji technologii filtrów, szybszego nagrzewania oraz wyższej wydajności pompy. Wszystkie te czynniki wpływają na sprawniejszy przepływ i jeszcze lepsze wykorzystanie każdej kropli wody, a to oznacza czystsze naczynia. Jednak wiadomo, że czasami po prostu chcemy, żeby zmywarka działała jak najszybciej i o tym producenci też nie zapominają. Specjalny przycisk Speed Perfect Plus pozwala na przyspieszenie procesu zmywania nawet do 66%, czyli do aż 3 razy szybciej. No i jak podobała Wam się przygoda po nowoczesnych sprzętach domowych? Odkryliście jakieś nowe funkcje, a może wręcz przeciwnie? Nic Was nie zaskoczyło. Może macie też jakieś pytania, bo właśnie stoicie przed zakupem nowego sprzętu AGD. Chętnie na nie odpowiemy, zatem czekam na Wasze komentarze pod tym filmem. Tymczasem pamiętajcie, że sprzęty, które dzisiaj pokazałem, możecie sprawdzić w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl, a ja się z Wami już żegnam, dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa pa!